Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu dań. Dzisiaj serdecznie zapraszam na przepyszne ciasto czekoladowo-wiśniowe z odrobiną alkoholu lub nie, o alternatywach wspomnę jeszcze później w filmiku. My nazywamy to ciasto wiśnia w czekoladzie bądź placek mon chéri i piekę jest myślą o Dniu Matki, bo myślę, że jest to wspaniałe ciasto na tę właśnie okazję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak sami zobaczycie, jest bardzo proste i szybkie do przygotowania, więc jeśli zechcecie je upiec, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania wiśni. To mogą być także wiśnie na przykład z nalewki i takie są najlepsze. Jeśli nie mamy takich wiśni z nalewki, to można sięgnąć po świeże owoce bądź po mrożone owoce. I ja dzisiaj skorzystam z owoców mrożonych. Jest to 500 g wiśni już bez pestek. Wkładam je do naczynia i zasypuję cukrem. 4 łyżki cukru, ja biorę biały i powinno być dobrze. I wiśnie zostawiam teraz w temperaturze pokojowej do czasu, kiedy puszczę sok. No i po kilkunastu minutach w temperaturze pokojowej wiśnie zaczynają puszczać już sok, a cukier zaczyna się rozpuszczać. I teraz zalewam je wódką, mniej więcej 150 ml. Myślę, że tyle wystarczy. Przykrywam i wstawiam pod przykryciem do lodówki na noc. Podaję proporcje na ciasto pieczone w blasze o wymiarach 24 na 21 cm lub innej blasze o zbliżonych wymiarach. To może być także tortownica o średnicy np. 21 do 24 cm i wtedy ciasto będzie odrobinkę niższe lub wyższe w zależności od rozmiaru. Blachę wykładam papierem do pieczenia. Jeśli piekę w tortownicy, to papierem wykładam dno, a boki delikatnie natłuszczam i przyprószam bułką, tartą lub mąką. To będzie taki swoisty czekoladowy biszkopt. Do miski dodaję troszkę więcej niż pół szklanki mąki. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 200 ml. Do mąki dodaję 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia oraz dwie takie czubate łyżki ciemnego, mocnego kakao. I dokładnie je mieszam. Odstawiam na bok, mieszanka za chwilę będzie mi potrzebna. I teraz rozbijam jajka, dzieląc je na białka i żółtka. 4 białka i 4 żółtka. Rozdzielam je bardzo ostrożnie, tak żeby do białek nie dostał się nawet skrawek żółtka. Będę z nich za chwileczkę ubijać śpianę. Żółtka odstawiam na bok, a do białek dodaję szczyptę soli i ubijam je na sztywno. Piana ubita na sztywno. Teraz będę do niej stopniowo dodawać cukier, żółtka oraz olej. Odmierzam składniki. Pół szklanki cukru, żółtka już widzieliście, oraz 4,5 łyżki oleju. To jest literatka 100 ml, mniej więcej tyle. I teraz cały czas miksując na wolnych obrotach stopniowo i porcjami dodaję te 3 składniki. Dobrze, i na końcu przygotowana wcześniej mieszanka mąki, kakao i proszku. I trzeba to teraz delikatnie połączyć albo łopatką od dna ku górze, delikatnie, im mniej ruchów, tym lepiej, tak żeby mąka połączyła się z pianą lub mikserem na wolnych obrotach. I już, nie za długo, ciasto przelewam teraz do przygotowanej blachy. Rozprowadzam równą warstwą, wypełniając całe dno blachy. I wstawiam do rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół bez termoobiegu przez jakieś 30 minut do czasu, aż biszkopt będzie upieczony i przejdzie tak zwany test suchego patyczka. To jest patyczek wbity pod koniec pieczenia, po wyjęciu jest całkowicie suchy. Po 30 minutach wygląda tak, ładnie wyrosło, jest gotowe, sprawdzałam przed chwileczką, wyłączam teraz grzanie. Wyjmuję je z piekarnika i od razu bardzo delikatnie z blachy. Przekładam na metalową kratkę ruszt raszkę po to, żeby szybko ostygło. Przy wyjmowaniu z blachy postępuję z ciastem bardzo ostrożnie, bo jest miękkie i bardzo delikatne. I odstawiam je teraz na bok, żeby sobie spokojnie stygło, a sama szykuję ostatnie dodatki. Czyli krem. Do miski dodaję kostkę masła, 200 g miękkiego masła oraz dodaję krem czekoladowo-orzechowy bądź kakaowo-orzechowy. Jeden słoik taki standardowy, 400 g. I miksuję na gładki krem. Idzie to raz dwa. Gotowe. Odstawiam go na bok i czas wyjmować wiśnie z lodówki. Ale zapach. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale oczywiście nie jest to wersja dla dzieci. W wersji dla dzieci wiśnie można namoczyć na przykład w mocnej, takiej bardzo mocnej, esencjonalnej herbacie z 2-3 łyżeczkami ciemnego, mocnego kakao. Wiśnie wówczas będą takie przyjemnie czekoladowe i również nasączone. Teraz trzeba je
odcedzić. Przelewam je zatem przez sito i zostawiam do odsączenia tego płynu na dole, wiśniowej wódki lub ciemnej herbaty z kakao. Nie wylewam, za chwileczkę potraktuję to jako poncz i nasączę tym płynem biszkopt. Niech to sobie odcieka, a ja ponownie przekładam biszkopt do blachy. Przez tę krótką chwilę blacha wystygła, biszkopt także i dokładnie o to chodzi. Układam go ponownie do blaszki, dokładnie dociskam delikatnie oczywiście do dna. I teraz będę go nasączać ponczem z wiśni, czyli herbatą lub wódką. Oczywiście nie wykorzystam go całego, to co zostanie można przelać do słoiczka i przykryte przechowywać w lodówce i wykorzystać na przykład do innego ciasta bądź tortu, bo do tego placka nie będzie już potrzebny. Nasączam tak z umiarem, żeby ciasto nie pływało w tym ponczu. Szczególną uwagę przykładam na krawędzie ciasta, które są takie lekko wysuszone i ten poncz bardzo dobrze im zrobi. Dobra, teraz przygotowany krem rozsmarowuję go równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Ja sobie tak podnoszę papier do pionu i z jego pomocą wyrównuję krawędzie, tworząc rzeczywiście ładną, równą powierzchnię. I na kremie układam teraz odsączone wiśnie. Delikatnie je w ten krem wciskam, tak żeby dobrze się trzymały. Gotowe i teraz ostatni składnik, czyli miękka czekolada z wierzchu. Odstawiam ciasto i roztapiam czekoladę. Żeby była miękka i żeby ciasto przyjemnie się jadło, trzeba czekoladę połączyć z masłem. Do garnka dodaję zatem niepełne pół kostki masła, niepełne 100 gramów. Roztapiam i w czasie, kiedy się topi, dodaję tutaj 200 gramów ciemnej czekolady. I roztapiam na nie za dużym ogniu, często mieszając do czasu, aż czekolada niemal całkowicie się rozpuści. Wtedy wyłączam grzanie, mieszam i doprowadzam do całkowitego roztopienia. Trzeba bowiem uważać, żeby jej nie przegotować. I gotowe, tak to powinno wyglądać. Zostawiam teraz do lekkiego przestygnięcia i kiedy lekko przestygnie, zalewam wiśnie, rozprowadzając tę czekoladową masę równą warstwą na całym cieście. No i tak to wygląda. Przepięknie. Teraz polewa musi zastygnąć i ciasto jest gotowe. Można je spokojnie przygotować dzień wcześniej przed podaniem i przechowywać w lodówce. Takie schłodzone prosto z lodówki następnego dnia jest chyba nawet lepsze. No ale oczywiście można serwować od razu, kiedy ta polewa zastygnie. No a tak wygląda po pobycie w lodówce. Czas porcjować i można podawać. Ja upiekłam je w prostokątnej blaszce, bo uważam, że pokrojone w kostkę przepięknie prezentuje się na talerzach. No ale oczywiście można go także upiec w tortownicy i wtedy powstanie nam taki swoisty, bardzo smaczny, intensywnie czekoladowo-wiśniowy torcik, idealny na różne odświętne okazje. Ciasto jest przyjemne w smaku, wilgotne, przyjemnie wiśniowe, z lekkim posmakiem alkoholu w wersji dla dzieci, po prostu czekoladowo-wiśniowe. Naprawdę bajecznie smaczne, jak sami widzieliście, także proste, więc liczę, że się na nie skusicie. Gorąco zachęcam i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!